Proforma wygrała, ostatnie dwa mecze przegrane. Trudno grać w totka, jak się obstawia Proformę. Jak zagramy w następny mecz? Lepiej nie obstawiać. Lepiej nie obstawiać. Lepiej nie obstawiać. Nie, no, dzisiaj zagraliśmy naprawdę dobrze w obronie. Staraliśmy się to, co nam trener przed meczem założył, i w obronie i w ataku próbowaliśmy to wypełniać od początku do końca. Wydawało się, przynosiło to efekt. Zastal nie mógł jakoś znaleźć na sposobu w swoim ofensie. No i walczyliśmy. Jeżeli walczymy, to mecze wyglądają inaczej. Szukamy wciąż gruntu po stracie Tony Widena? Temat Tony Widena już jest zamknięty dawno i dziwi mnie to, że każdy przypomina o Tony Widenie. Teraz już jest Polfarma bez Tony Widena od trzech kolejek. Przegraliśmy tamte dwa mecze, teraz wygraliśmy i miejmy nadzieję, że będziemy dalej grać tak jak dzisiaj. Dzisiaj zdobył Pan 16 punktów, 4 zbiórki. Musiał walczyć Pan z zawodnikami wyższymi od siebie o 7-8 cm. Wychodziło dzisiaj doskonale. Taka robota. Wszyscy są w tej lidze wyżsi ode mnie. Są chyba najmniejszą czwórką w lidze, więc muszę nadrabiać szybkością. No, udawało się. Chwała mi za to. Patrząc na tabelę, patrząc na ostatnie wyniki i system rozgrywek, rzuca się pytanie, o co gra Polfarma w tym momencie? My chcemy dać kibicom trochę radości, bo wiemy, że w tym sezonie mogą być niezadowoleni z nas i my sami nie jesteśmy zadowoleni i chcemy wychodzić w każdym meczu skoncentrowani i walczyć, żeby nawet jeżeli przegramy mecz, to żeby ci kibice, którzy przychodzą na halę, wiedzieli, że przychodzimy i walczymy na 100%, a nie przychodzimy obok meczu, więc gramy i walczymy do kibiców. Dziękuję bardzo. Dziękuję.